Cześć moi drodzy, wyszedł odcinek z Skibidi Toilet Zombie Universe 43. Ja przegapiłem ten odcinek, bo mnie nie było. Dzisiaj sobie obejrzymy. Mamy też odcinek od Virlensa, więc również się pojawi na kanale w następnym odcinku. Zostawcie lajka, no i zobaczymy, co się tu wydarzy. Nie spoilerujcie, nie piszcie teraz, bo chcę to obejrzeć. Lecimy, słuchajcie. Jestem ciekaw, co tutaj nasz ulepszony tytan kamera, który wygląda jak... Dobra, oj! Oj, będzie walka. A ten głośnik chyba z nim nie ma szans. O kurde, 2 na 1 to banda łysego. Łopanie, nawet ulepszony tytan kamera nie jest w stanie sobie powalczyć na równi z równym z tym? Kurde, z ulepszonym wiertło? To jest ciekawe. O, dysk będziesz miał. Dobra, to jest tarcza. Tak? Kruca banda, nie no. To jest niemożliwe. 2 na 1. O, dysk. Cyk go w głowę. Kurde, jakie on ma ulepszenia. Trochę podobne do tytana TV-mana, nie? Jezu, tu takie walki, że nie wiadomo, co się dzieje. O kurka, ale go dziabnął. Ten go będzie ten? Zostaw go tu w tej przepieczarze, a nie, bo on może wiercić się przecież. Ło, kruca. Ten niszczy tą bazę głośników, widzę. Oj, niedobrze, ty, niedobrze. Jeszcze jak tytan wiertło ulepszone się zmieni w zombie, to dopiero będzie, nie? Dawaj, chłopie, tytan kamera, dawaj go. Czy on ma rdzeń G-mana, ten żółty? Czy mi się wydaje? Co tu jest napisane? Ngar 2, co to znaczy? To pewnie coś ważnego, nie? Albo jakiś youtuber? Co jest? On spadł tam do dołu? O kurde, jaka rakieta, ty. Ha! Prosto w twarz, no nie wierzę. O jacie. Co jest? Jeszcze kto... Co to jest? O kurde, ty. No, zrobi z niego zombie, ty. A, dam mu energię. O, no to było do przewidzenia, ale nie spodziewałem się, że jeszcze mu ten kamień da. O jacie, no to będzie mega OP. O mój Boże, wow, bym się przewrócił. Oj, 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 spodziewam się, że będzie naprawdę przerąbane teraz. Chyba, że G-Man wróci z ulepszeniem, bo mają... Ciekawe, G-Man prawdopodobnie albo jakiś tytan dostanie fioletową energię. A nie, oni mają jeszcze niebieską. Sojusz ma jaką energię? Na pewno żółtą. Mają niebieską, czy została ukradziona? I fioletową. Ciekawe, kto dostanie z tych tę energię. Na pewno G-Man, obstawiam, jeszcze jest zegar, nie? Zegar im został, tytan zegar. Tak mi się wydaje. No ale kurde. Ugryź go. Ja nie wiem, jak myślicie, jak to się zakończy? Jak oni, w jaki sposób oni
zniszczą ten cały wirus. Pewnie będzie coś na zasadzie, że te wszystkie kamienie połączą moc i wtedy będzie jakiś potężny wybuch. Jakaś taka energia, ona przejdzie po całym tym świecie i wszystkie te postacie, które były zombie, one jakby cofną, wypalą tego wirusa i one się staną normalne. Tak mi się wydaje, no bo jak inaczej, nie? Zresztą popatrzcie, Monster Up tu jeszcze zrobił podsumowanie sezonu, wszystkie 12 sezonu 12. Tylko że w tym podsumowaniu niestety nie ma żadnych dodatkowych scen, nie? Także no niestety niestety tutaj nie ma nic nowego, natomiast jak widzicie wszystkie te odcinki, chyba 3, to było 9 minut, więc jakby spoko. Szkoda tylko, że odcinków nie dodali. Widzicie, ludzie tu pytają. No Secret Scenes, Transformers Optimus Prime. Czyli to było nawiązanie do Optimusa Prime'a, tak jak mówiliście, bo tu ludzie też piszą w komentarzach. Tylko z której to sceny jest? Ja chyba nie oglądałem wszystkich Transformersów. Ja Transformersy oglądałem bardzo stare jeszcze na takie, nie wiecie pewnie jak młodsi są ludzie, takie były kasety VHS, takie jak w Poppy Playtime, te VHS wkładało się do magnetowidu i ja sobie to oglądałem, bo wtedy jeszcze nie było tak, wiecie, telewizji rozwiniętej dobrze, w telewizji jeszcze tak nie leciały te bajki, dopiero potem była chyba cyfra czy jakieś takie te takie, wiecie, z talerzami co się, satelity i no miałem tam te właśnie Transformersy, jeszcze te najbardziej oldschoolowe, te z taką grafiką, z taką kreską, bardzo, bardzo starą, ale miały swój klimat, bo te nowe Transformersy może dla was fajnie wyglądają wizualnie, chodzi mi o serial, nie o film, ale te co ja oglądałem, może jeszcze sentyment mam i taką nostalgię do tego, więc dlatego tak mówię, ale wydaje mi się, że były lepsze, zresztą może znajdziemy je tutaj, czekajcie. No, słuchajcie, to była taka kreska, nie? I to jest nawet full movie, możecie obejrzeć cały ten stary Transformers z tamtego roku. No, to ja to kojarzę. Myśmy sobie to oglądali. O, tu jest Optimus Prime. Widzicie? Także ja jakiś bardzo duży sentyment mam do tej grafiki, nie? No jest stara, to jest 86 rok. Ja to oglądałem dopiero 10 lat później, tak? W 96. Bo to oczywiście, to jest jeszcze starsze, mnie wtedy na świecie nie było. Ale 10 lat później to oglądałem, w 96, 8. No i takie było właśnie. Także sentymentem do tej darze dużym. No ale tutaj fajnie, że nawiązują do Transformersów, zresztą przecież nawet Boom nawiązuje do Transformersów, ten miecz Tytana TV-mana, no to ewidentne nawiązanie. Do zobaczenia.